Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć, witam Cię w ten dzień cudowny, wspaniały nie jest już ani taki słoneczny ani taki gorący jak te wszystkie które były dotychczas, ale co się dziwić okazuje się, że mamy już sierpień, a w sierpniu to jest tak, że w dniu wczorajszym bardzo się zdziwiłem że o godzinie 21 zrobiło się już mocno, mocno szarawo nie wiem kiedy, do tej pory było, że 22 jasno, a nagle bach 21 i już się robi ciemno, a to oznacza, że już niedługo, bo za miesiąc dzieciaczki wracają do szkoły. No i, i dni będą już coraz krótsze i coraz mniej gorące. <laughs> już na pewno coraz chłodniejsze przejdziemy przez jesień, zimę wiosnę i znowu wrócimy na lato, ale szpiegul, szpiegul ciągle będzie. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pogodę. Kawa. Uu, kawy to ja się w tej chwili nie napiję, a to z tego prostego powodu, bardzo prostego zresztą, że jeśli chodzi o kawę, to ja już jedną mam za sobą, a nie będę piła tylu kaw dziennie, mi tam prawda, dwa góra, dwie góra 10 wystarczą. <noise> I tyle. Także ja już jestem po kawie, mam nadzieję, że ty również po kawie herbacie, czy co ty tam pijesz ciekawego, jaką tam jerbę z mlekiem, czy z czymkolwiek innym. Chciałbym przypomnieć tylko tak na szybkiego, że do końca tego tygodnia, do 8 sierpnia, nadal, nadal można zakupić kurs taniej kurs CCSIF, podstaw wywiadu, bezpieczeństwa biznesu. Ten kurs można jeszcze zakupić o 25% taniej, ale nie kupujesz go. To jest najciekawsze. Po prostu rezerwujesz, wysyłasz e-maila do mnie z, na, z tytułem rezerwacja. W treści maila wpisujesz swoje imię, możesz oczywiście nazwisko, abym wiedział, kogo mam informować o tym, kiedy, kiedy będą dostępne wszelkie opcje sprzedażowe. Czyli rezerwujesz dziś, ale to działa tylko do 8 sierpnia. Rezerwujesz i e, kupujesz wtedy, kiedy rozpocznie się sprzedaż. Sprzedaż będzie krótka w okienku sprzedażowym, ale Ty nie kupisz za normalną cenę, tylko o 25% taniej. Także, jeżeli jesteś zainteresowany, Korzystaj z tej fantastycznej, rewelacyjnej promocyjki. To by było na tyle. Ja dziś chciałbym Ci opowiedzieć o pomarańczowej infografice. Ja już się odgrażałem, że będzie pomarańczowa infografika tam, gdzie będziemy rozmawiać o SID, czyli Self Intelligence Development, co można przetłumaczyć sobie jako rozwój własnego, indywidualnego potencjału wywiadowczego, bądź też każdego człowieka. Bądź też y, samorozwoju inteligencji własnej, a jaka ma być, jak nie własna, no, sztuczna może być, nie. <laughs> no, ale tu chodzi o własną. To jest właśnie taka fajna zagwostka, jeśli chodzi o język angielski, ponieważ słowo intelligence oznacza zarówno wszystko, co jest związane z, z kwestiami wywiadowczymi, tak intelligence jako wywiadowcze, ale intelligence oznacza również inteligencję, ludzką, zwykłą inteligencję, także Także, o ja cię nie mogę, ale ja jestem pognieciony cały, jak tak patrzę na siebie. Dobra. To by było na tyle i, i wszystkie infograficzki, które będą dotyczyły SID, czyli Self Intelligence Development, to będą y, infograficzki pomarańczowe. Dla odróżnienia od tych infograficzek, które, no, cykl 35 był, skończył się, to właśnie było o kursie CCSIF. No i, i, i tak mi się jakoś wyszło, że graficzki dotyczące CSI w ogóle, no to są grafiki takie raczej w tonacji ciemniejszej, czarno-bordowej, tak mniej więcej, no czarne, czarne powiedzmy, chodzi o... o... Także m, patrząc na, 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 na infografiki będziesz od razu wiedzieć, czy, mamy, czy masz do czynienia z SID, czy masz do czynienia z CSI, czy też może z czymkolwiek innym. Też nie będzie cykl, nie wiem, 35, bo nie wiem ilu może to być cykl 1280. Po prostu, one się będą pokazywały sukcesywnie nie codziennie, bo będę starał się to jakoś, jeżeli chodzi o life, jakieś ciekawe rzeczy przedstawiać, niekoniecznie tylko i wyłącznie z zakresu SID. Dobra, to dzisiaj, dzisiaj opowiem o władzy jako mechanizmie bo to jest mechanizm ale o władzy, jaką posiada każdy człowiek. Każdy człowiek posiada jakąś władzę, tak? Myślę, że, że po tych moich rozważankach coś sobie zrozumiesz: że ty również, ty również posiadasz władzę, bo każdy ją posiada. Władza to jest mechanizm, powiedziałem, i to w ogóle nie podlega dyskusji. Patrzymy na to w kontekście, czy przez pryzmat mechanizmu, przez pryzmat procesu i przez pryzmat tego, co można samemu sobie zbudować i wykorzystywać w taki sposób, żeby najlepiej nie używać, bo tak to działa. Dlaczego? Władza nie jest ani pozytywna, ani nie jest negatywna. Ona, jest po, ona po prostu jest w naszej rzeczywistości społecznej. To władza fizyczna, władza, nie wiem, autorytarna, władza psychologiczna, władza ekonomiczna. No nie wiem, czy jeszcze pewno by się znalazło, jakby się dobrze zastanowić, ale to chyba wystarczy, żeby pokazać. I chodzi o to, że albo władzę komuś przypisujemy, przypisujemy, że posiada tą władzę, albo też nie. Dlatego jest ona złudzeniem. Władza jest złudzeniem. A co za tym idzie? Powinieneś rozwijać władzę. Jeśli to jest złudzenie, to możesz ją rozwijać. Możesz ją tworzyć. Możesz ją mieć i powiększać jej potencjał. Rozwijając, zrozumiesz jej zasięg. Albo inaczej, zrozum jej zasięg i wtedy rozwijaj. Albo równocześnie. O co chodzi? Władza jest zawsze, ale to absolutnie zawsze mniej efektywna, niż wydaje się to temu, który tą władzę posiada. A ten, który ją posiada, w żaden sposób zwykle nie chce przyjąć do tego do wiadomości i w SID stawiamy na świadomość, absolutnie musisz wiedzieć, że władza jest zawsze mniej efektywna, niż wydaje się to temu, kto władzę dzierży. To jest potężny błąd myślenie, że władzę mam ogromną i nieograniczoną. Tak myślał Kaddafi, już nie myśli. Tak myślał Saddam Hussein, już nie myśli. Także tak nie jest. A ja, oczywiście, mówię o wielkich dyktatorach, ale yy, ja, to, co, to, o czym ja mówię w tej chwili o władzy, to mówię o tej władzy, którą mam ja, którą masz ty, którą ma twój przyjaciel, znajomy i twój wróg. Mam nadzieję, że wroga masz, bo to znaczy, że o coś w życiu zawalczyłeś, bo nie zawalczyłaś. Dobra, trzeba po prostu dokładnie wiedzieć, kiedy władzę można sprawować, a kiedy jej sprawować nie można. Bo na przykład, gdy ta władza jest iluzoryczna, ona w ogóle jest iluzoryczna, ale sama władza, kiedy jest iluzoryczna, ktoś ma, wbił sobie do głowy, że ją macha, ale nie rozwijał jej i nie posiada, to ludzie tą władzę w końcu zignorują. No, ile razy było widać, że ktoś kto miał władzę taką organizacyjną w yy, firmie, Wydawał polecenia, coś tam, coś tam, coś tam i okazało się, że ludzie po prostu, no, mówiąc nieładnie, zlali taką osobę totalnie. No to jest właśnie iluzoryczność władzy i, i władzy, nierozwijana władza tak się właśnie kończy. Natomiast mówiłem, że władzy nie należy uruchamiać. Dlaczego? Bo jej uruchomienie zmienia totalnie, kompletnie wszystko. Uruchomienie władzy jest nieodwołalne. Po prostu. Nie ma możliwości powrotu do sytuacji sprzed jej użycia. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się dynamika stosunków pomiędzy ludźmi. Po użyciu władzy, nic już nie jest takie same. Nic. Osoba, która użyła władzy, stała się w pewien sposób groźna wobec innych osób, które musiały się tej władzy podporządkować. Dlatego, szczególnie jeżeli to była groźba czegoś, bo, bo, bo ktoś nie chciał wykonać. Najpierw perswazja, najpierw perswazja. Oczywiście, jeżeli. Znaczy, nad perswazją należy pracować cały czas. To, to nie są żadne czar, to nie jest czarna magia, to nie jest nic nielegalnego, nie, niewłaściwego. Najpierw perswazja. A jeżeli perswazja nie zadziała, dopiero potem siła. Ale władzy, powtarzam, jeżeli jest tylko taka możliwość, nie należy używać. W, w głowach ludzi musi być to, że władza jest, że władzę na przykład ja posiadam jako, jako szef, a, i nie muszę jej używać, żeby ludzie wykonywali moje polecenia. Powtarzam, po użyciu władzy nic już nigdy nie będzie takie samo. Nic. I jest to chyba takie najważniejsze ograniczenie władzy. Jeśli, a tak przy okazji to władzę można zdobyć, tak? E, taką w szerokim rozumieniu władzę. Ale później trzeba ją utrzymać. I jak to powiedział Napoleonowi I, tak? Cesarzowi Francuzów. Bagnetami, jak to było za, za bagnetami można załatwić wszystko se, sire, sire, tak? <grystanie> Mają jednak tę wadę, że nie można na nich usiąść. I to jest fantastycznie powiedziane to, co ja przed chwilą określiłem. Nie używajmy władzy, kiedy nie ma takiej potrzeby. Najlepiej nigdy. Budujmy ją, zwiększajmy jej potencjał, ale nigdy jej nie używajmy. A jeżeli do użycia władzy ma dojść, a na pewno kiedyś dojdzie, to musisz dokładnie przemyśleć, co stanie się po wykorzystaniu, po użyciu tej władzy. Wielu menedżerów, wielu kierowników i ogólnie przełożonych niepomiernie się w życiu zdziwiło, gdy uruchomienie władzy nie przyniosło oczekiwanych skutków. Za to całkowicie zmieniło obszar, w którym ją zastosowano, łącznie z tym, że Kierownik przestał być kierownikiem, na przykład, nie? Cóż mogę rzec jeszcze ciekawego o władzy? A, już wiem, jeśli chodzi o przemyślenie skutków, skutków użycia władzy, ale zawczasu powinno się również rozważyć różne alternatywy wyniki, wyniku, którego spodziewasz się osiągnąć. I to właśnie w ten sposób rozwija się władzę, i ty w ten sposób to rób. Największa władza jest zawsze wtedy, gdy nie musisz jej uruchamiać. Dlaczego? Dlatego, że jej potencjał, jej zakres jest zawsze mniejszy niż wydaje ci się, bo posiadasz władzę i wydaje ci się, że zakres jest większy. Nie, nie jest, nie jest, nie jest. W żadnym wypadku. To wszystko to jest jedynie percepcja. Cała władza dzieje się tak naprawdę w ludzkim umyśle, a. Przymus fizyczny, ekonomiczny, przymus psychiczny to z jednej strony narzędzie władzy, tak? Bo w ten sposób władzę uruchamiasz, ale jednocześnie jest to pochodna tej władzy. Pochodna tu, w percepcji, w umyśle ludzi. Dlatego jeśli chcesz być skuteczny, to rozwijaj władzę przyjacielu, bądź przyjaciółko. <laughs> Także, i, i powtarzam, każdy, każdy, absolutnie każdy z nas władzę ma w mniejszym większym stopniu może mieć może zwiększać jej potencjał i wykorzystywać w normalnych relacjach pomiędzy ludźmi. To nie chodzi o straszenie, chodzi o naturalną pewną umiejętność, który każdy z nas posiada jako człowiek i który każdy może rozwijać. To jeżeli chodzi o takie krótkie rozważania o władzy indywidualnej, należy przypisanej do indywidualnego człowieka w jakiś sposób to, to, to byłoby tyle. Chyba rozumiesz, dlaczego mówię o tym w SID. Dlatego, że każdy wywiadowca, kontrwywiadowca musi, musi rozumieć taką kwestię, jeżeli chce być skuteczny. I w życiu prywatnym, w życiu biznesowym również tak to działa. Jak to działa w życiu biznesowym? To sprawa jest prosta. Jeśli sprzedajesz jakieś produkty, a rozprowadza się je na przykład po po sklepach, które z tobą współpracują, w jakimś sklepie szczególnie dobrze idzie sprzedaż tych produktów, a już na pewno ktoś stosuje no, takie rzeczy, że, że sprzedaje je taniej po to tylko, żeby w promocji je sprzedawać, a ty tego sobie nie zagwarantowałeś, zawsze możesz zadziałać na przykład władzą ekonomiczną, przy czym zanim zadziałasz, najpierw dobrze, dobrze wynegocjuj z kimś takim, czyli perswazja, 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 Warunki takiej sprzedaży, ewentualnie już na etapie nawiązywania współpracy. Dobrze ją przemyśl. Widzisz więc, że to jest całkiem absolutnie całkiem praktyczna rzecz. Na zakończenie przypominam o rezerwacji, e-mail z tytułem rezerwacja, na adres kontaktmałpaspiegul.pl. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem kursu, o 25% kursu CCSIF, czyli podstaw wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam. Dziś rezerwujesz, a jutro kupujesz. No nie jutro, tylko wtedy, kiedy będzie okienko sprzedażowe. Także, jeżeli nie wiesz jeszcze, jakimś cudem, co to za kurs, przepraszam. To zapraszam na zapis webinaru, który odbył się 26 lipca. To jest webinar na moje, na, na kanale szpiegul, na kanale youtube'owym szpiegul.pl. Tam właśnie mówię w jaki sposób koncepcyjnie zorganizować zorganizować system CSI w firmie i mówię również o kursie i o tym, czym jest jaka wiedza, jaka wiedza praktyczna wchodzi w zakres zakres koncepcji Corporate Security Intelligence, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Na dzisiaj byłoby to tyle. Życzę Ci miłego dnia. Piotr Herman, Szpiegul.pl Cześć!